Wiadomości z Małopolski. Jednostki ochotniczych straży pożarnych gwarantują nieoceniony wkład w zapewnianie bezpieczeństwa Małopolski. Aby uhonorować członków OSP, w Operze Krakowskiej zorganizowano noworoczne spotkanie strażaków. Województwo Małopolskie proporcjonalnie do budżetu wydaje najwięcej na wsparcie ochotniczych straży pożarnych jako województwo w kraju. W 2019 roku w maju podpisaliśmy dwustronne porozumienie ze wszystkimi służbami ratowniczymi, które polega na bardzo prostej zasadzie. My wspieramy finansowo zakupy różnego rodzaju wyposażenia, które podnosi potencjał tych służb, natomiast służby szkolą się, podnoszą swoje kwalifikacje i dzięki temu też podnoszą się usługi, które świadczą. Inaczej mówiąc, zwiększa się bezpieczeństwo naszej całej wspólnoty małopolskiej. Przy każdym zdarzeniu, kiedy ja widzę pierwszych strażaków ochotników, to mam takie głębokie przekonanie, że naprawdę to są pieniądze najlepiej wydane ze wszystkich możliwych. Jednostki ochotniczych straży pożarnych, które w minionym roku w poszczególnych powiatach przeprowadziły najwięcej interwencji, zostały wyróżnione licznymi nagrodami. Województwo małopolskie przekazało pomoc finansową w wysokości 10 tysięcy złotych dla gmin z przeznaczeniem na doposażenie wyróżnionych jednostek OSP. Dla nas istotne jest to, żeby środki, które zostały dzisiaj przekazane, zostały zainwestowane właśnie na doposażenie tychże jednostek. To jednostki zdecydują, na co ten sprzęt zostanie zakupiony, natomiast oczywiście on się musi mieścić w ramach sprzętu ochrony przeciwpożarowej. My strażacy ochotnicy dbają o to, żeby codziennie mieszkańcy mniejszych miejscowości, ale też większych, czuli się bezpieczni i pytając mieszkańców, mieszkańcy podkreślają, że dzięki dobremu wyposażeniu, dzięki remontom remis, dzięki zakupowi nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, strażacy są dobrze przygotowani do tego, aby ta pomoc była niesiona na bardzo wysokim poziomie. I tak też jest w Małopolsce. W Małopolsce podkreślamy, że zdrowie, bezpieczeństwo Małopolan stawiamy na pierwszym miejscu. Wręczone zostały również brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa. Po wręczeniu wyróżnień i nagród uczestnicy wydarzenia wysłuchali występu artystycznego Jacka Wójcickiego oraz orkiestry pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Wiadomości z Małopolski.